Cześć, witam cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę pokazać ci 8 nawyków, które rozwalą ci mózg. Jeśli interesuje cię ten temat, zaczynamy! No fajny tytuł, no nie? 8 nawyków, które rozwalą ci mózg. I faktycznie tak będzie, ale to rozwałka, to będzie pozytywna rozwałka. To będą nawyki, które po prostu będą nawyki w twoim myśleniu, nawyki, które pozytywnie ci przełożą tam wszystkie neurony, tak jak trzeba, połączenia między nimi, tak żebyś był szczęśliwym człowiekiem, który ma fantastyczne życie. Chcesz tego? To zapraszam, lecimy po kolei. Pierwszy nawyk to jest to, żebyś był uważny. To jest nawyk uważności, czyli dostrzeganie piękna, dostrzeganie tego, co jest na świecie, dostrzeganie życia. Słuchaj, ludzie spędzają nieprawdopodobną ilość czasu w swojej przeszłości, rozpamiętując błędnie podjęte decyzje, jakieś krzywdy, które ich spotkały i po prostu brnąc ciągle w tą przeszłość i zapętlając się w niej i ciągle żałując, tak naprawdę do niczego to nie prowadzi. Ludzie zapętlają się w przyszłości tak samo, generują negatywne scenariusze, boją się, pasjonują się teoriami spiskowymi, cały czas myślą, co to będzie, jaka będzie tragedia i jaki dramat. A mało kto tak naprawdę skupia się na tym, co jest tu i teraz. Czyli po prostu zatrzymaj się, stop! Wszystko, co się dzieje dookoła, nagle się zatrzymuje. I rozejrzyj się dookoła ciebie. Gdzie jesteś? Gdzie tak naprawdę jesteś? W jakim punkcie swojego życia jesteś? Co jest dla ciebie teraz ważne? Co jest piękne dookoła ciebie? Ja teraz patrzę, jak nagrywam ten film. No, pogoda dzisiaj troszeczkę pochmurna, natomiast jest prześlicznie. Kurczę, tu mam ocean, tu jest dżungla troszeczkę, tu są góry. Tu jest basen, tam jest jeszcze więcej gór. No widok mam dookoła wszędzie przepiękny. Jestem w swoim domu, w którym mieszkam ze swoją rodziną. Co czuję? Czuję niesamowitą ekscytację, bo nagrywam film dla ciebie, drogi widzu, drogi przyjacielu, bo tak ciebie traktuję, jak nagrywam ten film, tak jakbym swojemu najlepszemu przyjacielowi tłumaczył po prostu ważne rzeczy. I patrzę, o czym myślę? No jestem podjarany, skupiony na maksa o tym, żeby przekazać ci bardzo wysokiej jakości wiedzę. Robię to, co kocham, robię to, co mnie pasjonuje, robię to, co chcę robić do końca swojego życia, więc jest to cudowne. Jestem tu i teraz, czuję się dobrze, czuję się fantastycznie. O, i to jest uważność. Jak często tak robisz, żeby nie angażować się w problemy, w przyszłość, w przeszłość, w to, co było, tylko być tu i teraz. A powiem ci, jak robisz to z drugim człowiekiem, oboje jesteście tu i teraz, na przykład ze swoją ukochaną, ze swoim ukochanym, to już w ogóle jest zupełnie inny poziom relacji, zupełnie inny poziom przebywania z kimś. Jesteśmy tu i teraz dla siebie, skupiamy się na sobie, a nie na telefonie, nie na innych rzeczach, nie? Niesamowite. Jak zaczniesz to praktykować i udowodnione jest naukowo, od razu poprawi się jakość twojego myślenia, jakość twojego zdrowia psychicznego. Zaczniesz być po prostu szczęśliwszy, bo zauważysz, że teraźniejszość to po pierwsze jest miejsce, które jest całkiem fajne, jest w nim fajnie, bezpiecznie, dobrze, ładne rzeczy dookoła można docenić, ale tak samo zauważysz, że jedyny czas, kiedy można cokolwiek w życiu zrobić, to jest właśnie teraz. No nie możesz nic zrobić w przeszłości ani w przyszłości, prawda? Przeszłość już była, przyszłość dopiero przyjdzie. To są jakieś wyimaginowane koncepty, tylko dlatego, że rozumiesz koncepcję czasu, to je rozumiesz. Być może pies tego nie rozumie. Pies jest dlatego taki szczęśliwy, moja ninja, mój labrador, bo pies chyba nie rozumie konceptu przyszłości i przeszłości. On jest cały czas tu i teraz. Jak mnie widzi, to się cieszy i nikt i nic mu tego nie zabierze. Jak ma dobry czas, to ma dobry czas. Cieszy się po prostu ten piesek życiem. Więc naucz się tego po prostu, bądź uważny, zobaczysz, że ten nawyk rozwali ci mózg. Punkt drugi, to jest wdzięczność. To jest wdzięczność, bycie wdzięcznym za to, co masz. Aby mieć więcej, aby być szczęśliwym, musisz być wdzięczny tu i teraz. Znowu, kontynuacja, można powiedzieć, nawyku pierwszego. Bo nie tylko jestem uważny, czyli patrzę, co jest teraz, w tym momencie. Co jest dookoła mnie? Słucham, doświadczam, obserwuję. Ale równocześnie doceniam. A masz tak wiele do docenienia. Mówiłem na tym, 2 tygodnie temu opublikowałem film,
Film, który jest zatytułowany Zostań mistrzem życia. I tam właśnie bardzo dużo opowiadałem ci o tym, że to, że urodziłeś się w Polsce, prawdopodobnie, pewnie większość widzów się w Polsce urodziła, w tym czasie, czyli końcówka wieku XX, początek wieku XXI, prawdopodobnie końcówka wieku XX, bo jednak starsze są osoby na kanale, mniej więcej średnia jest 25-50 lat, to jest cudowny czas, w którym mogłeś się urodzić i cudowne miejsce. Bo mogłeś się urodzić w miejscu innym, na przykład w Afryce, na pustyni, w domku zrobionym z kupy i już nie byłoby takie ciekawe i fajne życie. Już nie miałbyś takich możliwości, jak teraz masz. Mógłbyś się urodzić 100 lat temu w Polsce. Byłbyś chłopem, całe życie orałbyś pole, nie miałbyś żadnych możliwości. W dodatku, jakbyś się urodził na początku wieku XX, to będąc nastolatkiem przeżyłbyś pierwszą wojnę światową, 20 lat później czy tam, no, coś koło tego, przeżyłbyś drugą wojnę światową, a później całą resztę życia spędziłbyś po prostu w czasach komuny. Więc zobacz, w jak pięknym miejscu i czasie się urodziłeś. Tylko mało kto to docenia. Czemu? Bo nie mamy kontrastu. Nie mamy kontrastu. Nie mamy tego kontrastu, który mieli nasi dziadkowie, dla których samo to, że bomby nie spadają im na głowę, że co chwilę idąc ulicą nie muszą się obawiać Niemców albo Rosjan, to już był powód do szczęścia. To już był powód, żeby być wdzięcznym i się cieszyć życiem. Więc sięgnij do tych pierwotnych rzeczy. Bądź wdzięczny za swoje zdrowie. Za to masz dwie ręce, dwie nogi, dwoje oczu, dwoje uszu i to wszystko funkcjonuje. A nawet jak jedno oko nie funkcjonuje i nie masz jednej ręki, to i tak masz jeszcze drugą i drugie oko. Więc za to i tak możesz być wdzięcznym, bo jakbyś stracił to drugie oko, to dopiero by było przerąbane, jakbyś nic nie widział. Więc tak wiele jest rzeczy, które możemy doceniać, tak podstawowych, które traktujemy po prostu za pewnik. Ludzi możemy doceniać, których mamy dookoła siebie, których traktujemy za pewnik. A później wielce płaczemy, jak umrą na pogrzebie. To doceniaj tych ludzi, doceniaj to, co masz dookoła siebie. Punkt trzeci to kontrola emocji, a w każdym razie próba kontroli emocji, bo nie da się na 100% emocji kontrolować. To nikt nie potrafi, nawet mnisi, najwięksi z zakonu, co całe życie medytują i próbują to zrobić, to nie, często im się to nie udaje. Ale można zmierzać w tym kierunku po prostu, żeby właśnie rozumieć swoje emocje, rozumieć skąd one się biorą, rozumieć co one oznaczają i rozumieć również jak zmieniać swój stan emocjonalny. Bo to właśnie o to chodzi. Nie o to, że ty nigdy nie będziesz już smutny, że nigdy nie będziesz już zły, nigdy nie będziesz wkurzony, sfrustrowany. To się nie zdarzy. Po prostu to są rzeczy wbudowane tak głęboko w twój mózg, że ich usunąć nie ma szans. Ale jesteś w stanie te stany jak najszybciej zmieniać. Czyli różnica będzie, czy jesteś smutny przez 5 minut, czy jesteś smutny przez godzinę, czy jesteś smutny przez kolejnych 5 lat swojego życia. Nie? I teraz jest wiele metod, ja was tego uczę, uczymy was tego w wyzwaniu 90 dni, uczymy was tego no, w różnych programach, ja się staram właśnie na filmach, tutaj na webinarach o tym opowiadać. Ale jest parę metod, jak bardzo szybko zmienić stan emocjonalny, jak szybko na przykład przerwać pewien schemat, który się toczy w twojej głowie. Metody Wim Hofa na przykład, zimny prysznic, metody oddechowe, ja zauważyłem, działają jak genialny reset po prostu dla naszego umysłu. Co by się nie działo, jest reset, zaczynasz myśleć tak, jakbyś wstał rano po nocy i w sumie wszystko było na nowo. Zimny prysznic, spacer, wiele różnych takich terapii szokowych dla naszego organizmu potrafi doskonale odwrócić naszą uwagę od danych emocji. No nieraz ci się na pewno zdarzyło, że byłeś wkurzony na coś strasznie albo się z kimś kłóciłeś i nagle zadzwonił telefon. Odebrałeś telefon, pogadałeś 3 minuty i jakiś kumpel zadzwonił, opowiedział ci żart, a za chwilę się śmiejesz i w ogóle. No i później wracasz do rozmowy z kimś, na kogo byłeś bardzo wkurzony, ale już nawet nie pamiętasz, za co byłeś wkurzony i w sumie już się nie chce na niego wkurzać. Miałeś tak kiedyś? No właśnie, o to chodzi, żeby nauczyć się przerywać ten schemat. Uczymy was tego w wyzwaniu 90 dni. A jeśli chcesz nauczyć się, jak doskonale zarządzać swoim czasem, jeśli chcesz nauczyć się, jak stać się mistrzem tego, żeby efektywnie wykorzystywać swój czas, nie tylko po to, żeby zapieprzać 15 godzin dziennie i robić to jak najefektywniej, nie, nie, nie. Właśnie jak zachować pewien balans, równowagę, żeby mieć jak najwięcej wolnego czasu, to zapraszam cię serdecznie na szkolenie, które poprowadzę w najbliższą niedzielę o godzinie 10, zupełnie za darmo dla ciebie. To będzie szkolenie na temat zarządzania czasem. Gdzie pokażę ci właśnie, jak ustalać priorytety. Jak sprawić, żeby ci na wszystko czasu starczało, jeszcze żebyś miał mnóstwo czasu, żeby się relaksować, żeby cieszyć się życiem. Zapisz się od razu, wyzwanie90dni.pl / webinar.
Tutaj masz linka pod filmem, w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu. Też masz tego linka. Zapisz się, podaj tam swoje imię, swojego maila. Ja ci wyślę dane dostępowe do szkolenia i zupełnie za darmo o 10 nauczę cię właśnie tych pięknych umiejętności. A my lecimy dalej. Punkt czwarty. To jest to, żebyś pielęgnował swój ogród marzeń. Ja już bardzo dawno, moi drodzy, w książkach wam pisałem, opowiadałem na szkoleniach, to już ze 20 lat temu, właśnie o tym ogrodzie twoich marzeń. Czyli o tym, że w twoim mózgu gdzieś, w reprezentacji, bo nasz mózg przechowuje bardzo dużo informacji w formie obrazów. I teraz jeśli wyobraziłbyś sobie właśnie, że w tym twoim mózgu po prostu jest twoje życie i ono jest jako ogród, to ten ogród albo może być piękny roślin, takich, które są najśliczniejsze na świecie, w których czujesz się po prostu cudownie i one symbolizują twoje marzenia, albo możesz być, ten ogród może być zarośnięty, pełen chwastów i różnych jakichś chaszczy, kolczastych roślin, które cię cały czas ranią, które cię cały czas drapią i nie jest tam wcale przyjemnie. I teraz trzeba dbać o to właśnie, o ten swój ogród marzeń, żeby on był cały czas zadbany. Czyli warunkować, jak to teraz przełożyć tą przenośnię na nasze życie. No to warunkować po prostu, żeby jak najczęściej twój mózg skupiał się na tym, gdzie chcesz dojść, na tym właśnie twoich celach, twoich marzeniach, a nie na właśnie jakichś sytuacjach traumatycznych z przeszłości, negatywnych scenariuszach, konfliktach z innymi ludźmi, jakichś problemach i tak dalej, problemach całego świata, teoriach spiskowych i innych różnych rzeczach, które sprawiają, że w życiu po prostu się rozpraszasz, że dryfujesz, zamiast podążać w kierunku swoich marzeń, to ty robisz zupełnie inne rzeczy. I pielęgnacja polega na tym właśnie, żeby być blisko swoich marzeń, żeby jak najczęściej sobie o nich przypominać. Jest takie zadanie na przykład, bodajże w dniu czwartym wyzwania 90 dni, żeby wziąć swoje marzenia, znaleźć ich zdjęcia, no bo możesz znaleźć zdjęcie przecież sylwetki takiej, jaką chcesz mieć. Możesz znaleźć zdjęcie domu taki, jaki chcesz mieć, żony czy męża i rodziny, jaką chcesz mieć. Różne zdjęcia możesz znaleźć, więc chodzi o to, żeby zrobić taki kolaż, czyli tych zdjęć kilka razem ze sobą połączyć i ustawić je sobie w tapecie na telefonie. Jako tapetę na telefonie, jako tapetę na komputerze, wydrukować je, powiesić na lodówce, nad kiblem, nad łóżkiem, gdzie tylko się da. Właśnie po to, żeby jak najczęściej twój mózg miał przypominane, co jest ważne w twoim życiu i na czym on ma się skupiać. To jest do zrobienia. No, to działa. Kolejna rzecz, to jest to, punkt piąty, żebyś planował swoje życie, żebyś planował swoje dni. Będziemy o tym mówić na szkoleniu w niedzielę o 10, o planowaniu też, w kontekście zarządzania czasem oczywiście, ale to jest bardzo ważne. Właśnie, żebyś planował, żebyś później trzymał się swojego planu, czyli budował swoją samodyscyplinę, budował wytrwałość. Uczysz w ten sposób swój mózg, żeby robił to, co chcesz. Oczywiście nie ma co też przesadzać, bo można przeplanować, można, wiesz, za dużo nałożyć sobie obowiązków różnych i wtedy no, będziesz przeciążony tylko i wyłącznie i zaczniesz nienawidzić swojego własnego planu. Na to trzeba uważać. Ale jeśli nabierzesz troszeczkę doświadczenia w tym planowaniu, zobaczysz, ile czasu zajmują ci pewne czynności, to zobaczysz, że sprawi to, że łatwiej ci się żyje, bo właśnie jesteś w stanie wtedy, jeśli umiesz odpowiednio, a mówię jeszcze raz, w niedzielę o 10 będę cię tego uczyć na szkoleniu, więc koniecznie weź w nim udział, ustaw sobie przypomnienie w telefonie, żeby nie zapomnieć, po prostu alarm na niedzielę, na przykład godzinę 9:30, żeby się jeszcze ogarnąć i o 10 jesteś punktualnie razem ze mną na szkoleniu i ja ci przekazuję piękną wiedzę właśnie na ten temat, o czym teraz mówię. Bo popatrz się, jeśli ty masz swój własny plan, to jesteś już w stanie właśnie unikać wielu różnych rozproszeń. Skupiasz się na tym, co jest ważne dla ciebie, czyli twoje działania stają się efektywne, w dodatku stają się spójne z twoimi marzeniami. Czyli dzisiaj robisz pewne rzeczy, które po to są, żeby za rok, za dwa, za pięć lat mieć spełnione wszystkie swoje marzenia. Bardzo ważna rzecz, bardzo ważny nawyk, właśnie nawyk planowania i później trzymania się tego planu. Kolejna rzecz, punkt szósty, to jest proaktywność, czyli zmieniasz rzeczy, na które masz wpływ, podejmujesz decyzje, działasz, nie czekasz, aż coś się samo zmieni, nie czekasz, aż coś ktoś zrobi za ciebie, tylko sam działasz proaktywnie, a rzeczy, na które nie masz wpływu, po prostu olewasz. Po prostu zostawiasz je samym sobie, bo i tak nie masz na nie wpływu. No tego, że są korki, że jest zła pogoda, nie masz na to wpływu. Ale masz wpływ na to, co dzisiaj będziesz robić. Jakie decyzje podejmiesz, jak wykorzystasz dzisiaj tych kilkanaście godzin swojego czasu.
Punkt siódmy. To życzliwość i zasada win-win, czyli traktowanie innych ludzi, żebyś był życzliwym, uśmiechniętym człowiekiem dla wszystkich ludzi naokoło ciebie i starał się tworzyć zasadę właśnie wygranej w kontakcie z innymi ludźmi. Czyli chodzi o to, żebyś nie starał się wykorzystać innych, nie starał się zrobić na złość komuś, bo to zawsze rykoszetem odbije się negatywnie na twoim życiu. Nigdy bycie złym dla innych ludzi nie przyniesie nic dobrego w życiu. Zemsta, chęć właśnie jakiejś zemsty, chęć dokuczenia komuś absolutnie nigdy ci nie przyniesie nic dobrego. Nawet jeśli z zewnątrz cię nie spotkają przykre rzeczy, to sam w swojej głowie prędzej czy później będziesz tego żałować. Będziesz po prostu, będzie ci wstyd za to, że w chęci zemsty po prostu kogoś skrzywdziłeś. Więc bądź życzliwy dla innych, dawaj innym, staraj się budować balans w relacjach i właśnie tworzyć relacje wygranej i wygranej. Czyli nie takiej, w której kogoś oszukujesz, wykorzystujesz, sprawiasz, że komuś się gorzej wiedzie, tylko buduj takie sytuacje, w których jesteś w stanie i ty, i druga osoba w tej relacji zawsze zyskać. Można tak zrobić, można nauczyć się tego, uczymy was tego w wyzwaniu 90 dni. Piękna sprawa. I ostatni punkt, czyli debalans. Czyli po prostu wyjście z równowagi. Robienie rzeczy, które są niekomfortowe, wyjście poza swoją strefę komfortu, robienie czegoś nowego, robienie ciągle czegoś nowego, uczenie się czegoś ciągle. Fantastyczna sprawa, żebyś właśnie nie tylko na starość po prostu uniknął demencji, starcza i Alzheimera, czy różnych innych chorób, które właśnie wiążą się z degeneracją naszego umysłu, bo go nie używamy. I to jest udowodnione naukowo właśnie, że jeśli człowiek się cały czas czegoś uczy, cały czas się rozwija, robi nowe rzeczy, to no, tym dłużej utrzyma po prostu w życiu dobrą kondycję swojego umysłu. Ale tak samo, po to, żeby właśnie twoje życie nabrało barw, nabrało kolorów, tak wiele jest jeszcze rzeczy, które pozornie mogą ci się wydawać nie do końca interesujące na świecie, a będą twoją pasją, staną się twoją pasją, twoim hobby, czymś, co jest tak piękne dla ciebie, że nie będziesz w stanie z tego zrezygnować. Więc staraj się poznawać świat, poznawać ludzi, poznawać siebie, robić nowe rzeczy, próbować nowego jedzenia, jeździć do nowych krajów, odwiedzać nowe miejsca. Naprawdę, zobaczysz, że to nada zupełnie innych wymiarów twojemu całemu życiu. Staniesz się mistrzem życia i to rozwali ci twój mózg. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy film ci się spodobał. Jeśli tak, wbij łapę w górę, subskrybuj kanał. No i spotkajmy się w niedzielę o 10:00 na tym szkoleniu, gdzie pokażę ci, jak po mistrzowsku zarządzać czasem. Więc trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!